Marcin Zygmunt, jeden z organizatorów Galisod Battle 4, a także kickbokser. Marcin, na początek tak cię zapytam, skąd ta pasja do kickboksingu się w tobie narodziła? To jeszcze z lat młodości tak naprawdę, gdzieś od 14 roku życia gdzieś trenowałem na początku, później była przerwa związana z kontuzją, z wypadkiem, no i potem wróciłem, w wieku 35 lat wróciłem do kickboksingu, zacząłem trenować w Gorlicach razem z Tomkiem, no i później rozwinęliśmy ten klub, który jest w Gorlicach. A potem narodziły się pomysły dotyczące organizacji gal w Gorlicach. No i teraz wspólnie z Rafałem i z Tomkiem próbujemy organizować większe imprezy. Chciałbym jeszcze wrócić do swoich początków, bo z reguły w tamtych czasach motywacje jej były trzy. Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris albo Bruce Lee. Kto w twoim przypadku? Jean-Claude Van Damme. Kickboxer. Oczywiście. Czyli kickboxer, czyli to słynna walka z Tangpo. Czy też jak byłeś młodszy, kopałeś w drzewa i dziwiłeś się, czemu się jednak w Polsce nie łamią? Niestety nie. To znaczy nie ryzykowałem tych kopnięć, dlatego że te drzewa mi się wydawały grubsze niż te, które tam u nich się pojawiały i dlatego to były bardziej na poziomie amatorskim wszystko. Marcin, 8 walk nas czeka. Ty jako człowiek, który gdzieś tam pracuje przy tej organizacji, tej gali, na pewno też masz swoich faworytów. Z kogo jesteś zadowolony, że udało wam się, że tak powiem, wystawić na tą galę, która już za tydzień? No tutaj nie możemy ukrywać, Daniel Czeluśniak. To jest od nas zawodnik, który się też pokazał bardzo dobrze na tej gali DSF-u, która była w Nowym Sączu. Bardzo udany debiut, bardzo duży zapał do treningów, do walki i myślę, że to jest zawodnik, którego jeszcze gdzieś zobaczymy i będzie tych sukcesów znacznie więcej. No ale nie tylko Daniel jest na karcie walk, Rafał Dudek, co też nie ukrywajmy, że Rafała ciężko jest namówić, ma swoje wymagania, więc no chyba to jest sukces promotorski, że no taką ikonę sportu walki kickboxingu w Polsce udało się ściągnąć. Tak, oczywiście, to nawet nie nazwalibyśmy sukcesem promotorskim, a to, że Rafał nas zaszczycił tym, że nam pomaga organizować tę galę i tak naprawdę to też jest bardzo duży jego udział w tej organizacji. I tutaj być może ta współpraca się rozwinie na przyszłe gale i mam nadzieję, że coś na wzór DSF-u, ewentualnie takiej federacji, będziemy mogli stworzyć. No słuchaj, mierzycie do DSF-u, czy mierzycie trochę wyżej, do Glory? Jak to jest w waszym przypadku? Co jest tak naprawdę dla was takim punktem, który chcecie osiągnąć? No, gdyby to było Glory, powiem, to byłoby super. Tylko pytanie, czy na rynku tutaj u nas krajowym kickboxing jest tak rozwinięty, prawda? DSF uzupełniał jakąś lukę, jeśli chodzi o kickboxing sam, bo wiadomo, że w przypadku MMA i tych otwartych stylów walki jest więcej tych federacji. W przypadku kickboxingu tego nie było, dlatego dobrze by było, gdyby taka federacja powstała, promująca typowo kickboxing. Więc wy macie zakusy po prostu na wskoczenie w miejsce DSF-u? Można tak powiedzieć, że powstała jakaś nisza, którą należałoby wypełnić, dlatego że tak naprawdę nie ma możliwości promocji zawodników, dobrych zawodników, bo nie ma się co oszukiwać. W Polsce mamy bardzo dobrych zawodników, bardzo dobrych kickbokserów i w tej chwili nie ma organizacji, która by się tym zajęła. Marek, generalnie DSF, pamiętamy jak to wyglądało, były mecze międzypaństwowe, były ściągane wielkie gwiazdy światowego kickboxingu. Patrząc na waszą kartę walk, widzimy tutaj lekką analogię, bo praktycznie wszyscy Polacy walczą, znaczy większość Polaków walczy z rywalami z zagranicy. Właśnie taki trend będziecie chcieli utrzymywać, żeby to były walki międzynarodowe, czy będziecie też myśleli nad tym, żeby tych walk polsko-polskich było więcej? Myślę, że te polsko-polskie walki też się będą pojawiać i tutaj bardziej chodzi o promocję tych zawodników, którzy się pojawiają. Nowych gwiazd, schodzących gwiazd, tak naprawdę tak jak u nas Danie, tak jak Tomek Brotoń, gdzie oni muszą po prostu też się rozwinąć na jakimś poziomie, a dopiero potem ewentualnie można rzucić im przeciwników z zagranicy. Słuchaj, generalnie walczyłeś teraz niedawno w Irlandii na mistrzostwach świata ISKA. No i opowiadaj. Co tam robiłeś, w czym walczyłeś i z kim? Tak naprawdę to dzięki Tomkowi wróciłem do tego sportu i ten wyjazd był związany też z wyjazdem Tomka. Tomek się bił w K1, ja się biłem w K1 Light, czyli w kicklajcie, do 81 kg. To też się związało z pewną redukcją wagi u mnie, dość znaczną, bo nawet 10 kg. Tam trafiłem na dwóch przeciwników. Jeden to był Francuz, z którym wygrałem. Później biłem się z Niemcem. Niestety z Niemcem już przegrałem. No i zająłem drugie miejsce w sumie. Ja walczyłeś w kategorii jakiejś wiekowej czy w seniorach? Ja już byłem jako weteran. Już 41 lat, więc najmłodszy weteran.
Srebrny medalista Mistrzostw Świata Weteranów. Powiedz, zamierzasz jeszcze powalczyć o złoty medal w przyszłych latach? Bo wiemy, jak wygląda kwestia ISKA, tak? Bo wystarczy, nie ma mistrzostw Polski, wystarczy, że nazbierasz fundusze, wytrenujesz się i możesz jechać. I mimo, że nie ma takich eliminacji stricte, tak jak w polskim kickboxingu, te mistrzostwa cieszą się jednak uznaniem na świecie. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o zagranicę, to było widać, że ISKA ma tam pewien poziom, jest utrzymany poziom. Byli to trudni przeciwnicy, którzy mieli nawet niektórzy walki zawodowe, rekordy zawodowe. Mówiąc szczerze, nie szykuję się na ISKĘ. Być może gdzieś w Polsce jakieś puchary, jakieś ligi, owszem. Ale to już tak jak mówię, weteranów. A nie masz czegoś takiego, żeby spróbować na gali, taką walkę, że tak powiem, bardziej pompującą wydarzenie, na przykład ty z burmistrzem albo Tomek z burmistrzem, nie było takiego pomysłu? Był taki pomysł. Mówiąc szczerze, był taki pomysł, gdzieś się pojawił, że taki freak fight można by było zorganizować, ale musiałby być ktoś, kto jednak mimo wszystko trenuje, no bo tu jednak ten poziom, żeby był przynajmniej wyrównany, tak? Chyba, że wymyślilibyśmy jakiś zupełnie nowy styl walki, więc... Ale to myślę, że to jest ewentualnie do rozważenia. Marek, czego mamy oczekiwać za tydzień w sobotę na South Battle 4? No, myślę, że to będzie bardzo ciekawe sportowe wydarzenie i ta walka wieczoru Rafała, tak samo walka o pas Tomka, to będą bardzo fajne walki. Zresztą chłopaki, którzy debiutują też na tej gali, myślę, że pokażą bardzo dobry kickboxing. No i tego też życzymy sobie i zapraszamy oczywiście 11 stycznia Gorlice South Battle 4. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.